Szanowni posłowie, popatrzcie na zegar. Jeszcze jakieś 3 godziny tego teatru obłudy. A tam gdzieś siedzi poseł Dawid Jackiewicz. Potrzebuje 3 miliony na budowę chodnika we wsi Milin. W gminie Bietków. Dużo, panie pośle. Czy ktokolwiek na tej sali wierzy, że dostanie te pieniądze? Przecież pan Jackiewicz też nie wierzy. Ale w poniedziałek w Milinie zrobi zebranie i będzie mówił, że walczył. Pazurami walczył o te pieniądze. Zrobił to wszystko, co było możliwe, aby uzyskać pieniądze na chodnik w Milinie. Pytanie muszę zadać do pana ministra Nowaka. Może pan dogadał się z panem Dawidem Jackiewiczem i coś poradzicie, żeby mieszkańcy Milina nie musieli w błocie brnąć. Dziękuję.